Objection! Witam was po raz kolejny, Tomek Under 3451 i tym Objection od Von Karmy rozpoczynamy kolejny odcinek epizodu czwartego z gry Phoenix Wright Ace Attorney. Tak, Von Karma, Manfred Von Karma, nasz nowy przeciwnik w sądzie, nowy prokurator, no który nas oczywiście zaskoczył po pierwsze tym, że jest on takim bogiem wręcz wśród prokuratorów, jak to nam powiedział Edgeworth, ponieważ nie przegrał ani jednej sprawy od ponad 40 lat, ani jednej sprawy w swojej karierze. My również nie przegraliśmy jeszcze żadnej sprawy w karierze, no ale nasza kariera trwała tylko praktycznie pół roku w grze oczywiście. Tak, Manfred cały czas nas powstrzymywał od przypytywania świadków. No, naprawdę jest to bardzo wymagający przeciwnik i w sądzie na pewno nie będzie łatwo o zdobycie werdyktu niewinny dla naszego rywala Milesa Edgeworth'a. Ale mimo wszystko będziemy się starać, aby ten cel jakoś osiągnąć. I w Turnabout Goodbyes nadszedł czas na kolejne śledztwo. Tak, dzisiaj kolejny dzień śledztwa. Zaczynamy od, tak się składa, więzienia. Tak, bo jak pamiętamy w poprzednim odcinku, kiedy wydawało się, że już sędzia ma ogłosić werdykt, no dla nas oczywiście nieprzyjemny, czyli werdykt winny dla Edgeworth'a, to nagle Maja wkroczyła i powiedziała, no i tak naprawdę kupiła nam trochę czasu w rozprawie. Dzięki temu jej wybuchowi byliśmy w stanie tak naprawdę tą sprawę jeszcze przeciągnąć na kolejny dzień, więc no Maja na pewno dobrze się spisała i wypadałoby ją teraz odwiedzić, bo niestety dzięki Von Karmie została ona aresztowana. Wielkie dzięki, Manfred. Maja! Hej, Nick, to ty! Cieszę się, że panowi Edgeworthowi udało się przejść przez dzisiejszy dzień. No, całe szczęście. Hej! Dlaczego ty w ogóle to zrobiłaś? No nie wiem. Ja po prostu wiedziałam, że muszę coś zrobić. Wiem, że nie jestem takim prawnikiem, jakim była moja siostra. Przepraszam. No cóż, ty uratowałaś tą rozprawę. Po prostu od tej pory troszkę się powstrzymaj od takich wybuchów, okej? Okej. Dobra, trochę niecodzienna muzyka, żeby grała w więzieniu, ale okej, przypytywanie. Czy byłaś już na przesłuchaniu? Nie, jeszcze nie. Przed chwilą był tutaj detektyw Gumshoe. On powiedział, że patrząc na to, że jest to twój pierwszy taki wypadek, wypuścimy cię zaraz po przesłuchaniu. I chciał, żebym już przygotowywała pieniądze na jak to się nazywa? Nie okup, tylko nie łapówkę, tylko taki kaucja. Możesz za mnie zapłacić, okej? Ha? Jak dużo? No nie wiem. Przypuszczam, że oni ci wyślą rachunek czy coś. Dlaczego zawsze wyobrażam sobie wielkie zwoje pieniędzy, kiedy słyszę słowo rachunek? No niestety. A Phoenix oczywiście jest biedny. Kurde, tylko trzy sprawy wygrane za pasem i tak naprawdę chyba tylko jedna, za którą dostaliśmy pieniądze od Willa Powersa. Chociaż i to nie wiadomo. Jakieś postępy z Mio? Nie, żadnych. W ogóle nie mogę się do niej przedostać. Próbowałam. Naprawdę próbowałam. Już nie wiem, co mam robić. Myślę, że prawdopodobnie nie powinnam przerywać swojego treningu. Ha. No, brzmi ona jakby naprawdę się bardzo starała. Powinienem sprawdzić, czy nie ma jakichś dobrych wodospadów w tej okolicy. Zastanawiam się, czy kiedykolwiek jeszcze zobaczy swoją siostrę. No na pewno, kiedy nie ty będziesz ją wzywała. Wtedy byś nie mogła zobaczyć samej siebie. A nawet jeśli to byś oczywiście nie pamiętała, to by widziała Mia. Dobra, najpierw lecimy do Departamentu Policyjnego. Odwiedzimy detektywa Gumshoe. No i się spytamy, może o ten cały rachunek.
Detektywa Gumshoe tutaj nie ma. A, nie, w złej porze tutaj przyszedłem. No, Gumshoe jest dzisiaj na miejscu zbrodni, mówi policjant. Aha, o, naprawdę? On naprawdę tą sprawę przeżywa. Wdał się w potyczkę z szefem za to, że nie podążał za protokołem. Nie podążał za protokołem? No, założy się, że nie chce on pomóc w budowaniu sprawy przeciwko Edgeworthowi. No, w końcu wiecie, Gumshoe i Edgeworth mają taką pracowniczą więź. O tym już mówiłem. Więc lecimy do parku Gord. Tak naprawdę nie ma co innego do roboty. No jest ich tu trochę mniej, ale policjanci wciąż wołęsają się po tym parku. Zastanawiam się, czy jest tutaj też detektyw Gumshoe. A więc sprawdźmy. Lecimy na publiczną plażę jeziora Gord. A, w ogóle tutaj nie widzę Larego. Prawdopodobnie spłaca swoją randkę z Kianse. Dobra. No to do lasów. Może znajdziemy Lottę? Hej, detektywie Gumshoe! Hej, kolego! Ta dzisiejsza rozprawa, ona... Tak? Co z tą rozprawą? No cóż, miałem powiedzieć... dobry show, ale tak naprawdę to nie był dobry show. No, mimo wszystko jednak uratowałeś Edgeworth'a, tak przypuszczam. Po prostu nie wiem, jak ci podziękować. Wiesz? Dzięki? Nie musisz dziękować, Phoenix i tak dziękuję za podziękowania, które przesyła Gumshoe. Dobra, jutrzejsza rozprawa. Detektywie Gumshoe? Czy masz jakiś pomysł, jaką strategię może planować Von Karma? Wygląda na to, że jutro przyprowadzi do sądu nowego świadka. Nowego świadka? O, jasne, on coś powiedział o tym w dzisiejszej rozprawie. Tak, było dwóch świadków. Objection. Zastanawiam się, kim był ten drugi świadek. Kim on w ogóle był? Przykro mi, kolego. Tak bardzo bym chciał, ale nie mam takiej możliwości, żeby podać ci tą informację. Jasne. Prokurator Edgeworth. Jak się miewa Edgeworth? O, jasne. Chciałem cię zapytać, co do Edgeworth'a. O co chodzi? Czy on się boi trzęsień ziemi? Nigdy o tym nie słyszałem. Pan Edgeworth nie mówi zbyt dużo o sobie, rozumiesz? Ale jest jedna rzecz, która jest jasna jak słońce. On, nienawidzący zbrodni... I on, kiedy się stał właśnie prokuratorem, i jego strach o trzęsieniach ziemi, to wszystko zaczęło się z tym incydentem. Incydentem DL6? Tak, właśnie tym. 15 lat temu, kiedy on widział, jak jego ojciec został zastrzelony przed jego własnymi oczyma. On wciąż kryje w sobie ból, możesz to zobaczyć w jego oczach. O, no trudno, no to musi być na pewno trauma, jeżeli widzisz, jak twój ojciec jest zabity przed twoimi oczyma. I to jeszcze ojciec, którego tak bardzo podziwiałeś. Okej, Maja. Chciałem z tobą porozmawiać co do Mai Fei. Ha? Ona jeszcze nie wyszła z aresztu? To dziwne. Powiedziałem, żeby wypuścili ją tak szybko, jak tylko zostanie napisany cały raport. Gościu! Naprawdę nie wiem, co by się stało, gdyby nie ona w tej dzisiejszej rozprawie. I widząc, jak ona została wyniesiona przez ochroniarza, no, pana Dudzika z Wesołowskiej. Będę z tobą szczery, kolego. Uroniłem łezkę lub dwie. Edgeworth, on był taki poruszony, że widziałem, jak jego warga drżała. Naprawdę? Mroźnego jak lód Edgeworth'a? On naprawdę był wdzięczny, no wiesz, on był naprawdę wdzięczny za to, co ona zrobiła. Teraz wracam już do departamentu.
napiszę raport co do Mai i wypuszczę ją tak szybko, jak to będzie tylko możliwe. Dziękuję. O, chwila. Tak się zastanawiałem, jak wysoki ma być ten tę całą kaucję. Nie martw się o to. Pan Edgeworth wpłaci całą sumę za ciebie. Co? Edgeworth? Czy nie powiedziałem ci? On jest wdzięczny za to, co ona zrobiła. W porządku, kolego. No cóż, nie zapomnij wpaść, żeby ją potem odebrać, okej? Może Edgeworth zapłaci mi za dzisiaj, za rentę? Nie, za rentę się nie płaci. Może Edgeworth zapłaci tak jakby za czynsz na mieszkanie, czy coś takiego? No ale w każdym razie, Phoenix! Nie wyciska już z Edgeworth'a tego, co i tak on traci. No bo kurde, Phoenix nie dość, że powinien być wdzięczny za to, że nie będzie musiał płacić kaucji za Maję, to jeszcze... O, może Edgeworth zapłaci coś jeszcze? A może jeszcze da mi pieniądze? Może jeszcze zapłaci za moją robotę? A to by akurat się przydało. Wracamy do więzienia. No, weźmiemy Maję, no i wracamy do śledztwa. Hej, Nick! W końcu przyszedłeś. W końcu skończyli papierkową robotę i mogę już iść. W końcu wolna, he? Ci policjanci byli naprawdę wredni. Oni mieli takie miny, jakby mówili: okej, co zrobiłaś tym razem? Jakbym była jakąś kryminalistką, możesz w to uwierzyć? No cóż, w końcu i tak cię wypuścili, czy tak? O, to mi przypomina. Dzięki za wpłacenie kaucji. Podziękuję Edgeworthowi. Ha? On za ciebie wpłacił kaucję. Powiedział, że jest wdzięczny za to, co zrobiłaś. Pan Edgeworth to zrobił? Muszę mu się jakoś odwdzięczyć. Musimy wygrać tę sprawę, Nick. Wygramy. Co robić? Co myślisz, że powinniśmy teraz zrobić? Tak naprawdę teraz trochę brakuje nam poszlak. Moglibyśmy pójść do tego parku i poszukać Gordiego. Ja tylko żartowałam. No wciąż jednak, jeżeli są tam jakieś poszlaki, ten park może być dobry jak każde inne miejsce. Co ty na to powiesz? Powinniśmy teraz tam iść? Pewnie. Okej, więc chodźmy do parku. Park Narodowego Orcs. Dobra, co tutaj znajdziemy? No musimy znaleźć jakieś poszlaki przed jutrzejszą rozprawą, bo Von Karma nas zniszczy. Dzisiaj nie ma już tak dużo policjantów wokół, czy tak? Prawdopodobnie wrócili do departamentu i pracują w sprawie przeciwko Edgeworthowi. Hej wy wszyscy! Hej, to Lotta! Naprawdę to zrobiliście dzisiaj? Co my teraz zrobiliśmy? A, ja wcale nie... No, wcale się z wami nie droczę. Widzicie? Troszkę pomyślałam. Troszkę tak jakby... to była troszkę taka refleksja nad samą sobą, możecie to powiedzieć. Zdałem sobie sprawę z tego, że bycie świadkiem to niezwykle duża odpowiedzialność. Ale wróciłam... ale ja tam po prostu poszłam i zaczęłam wygadywać jakieś bzdety, które tylko przychodziły mi do głowy. Lotta. A więc, widzicie, chciałabym się jakoś wam odwdzięczyć. Odwdzięczyć się? Ciekawe. Dzisiejsza rozprawa? Co myślisz o dzisiejszej rozprawie? Żeby być tak szczerą, tak naprawdę to zrobiłam połowę tego, co mogłabym zrobić jako świadek. Ale i tak naprawdę wszystkiego nie widziałam. Tak naprawdę sama siebie oszukiwałem, że to naprawdę widziałam. Przykro mi, wiem, że sprawiałam wam bardzo dużo kłopotów. No cóż, pamięć to strasznie zawodna rzecz. No tak, od teraz to na pewno już będę wiedzieć. Tak naprawdę to powiem, że następnym razem, kiedy będę świadkiem morderstwa, to naprawdę będę porządnym świadkiem. Jasne. Masz na myśli pierwszym razem, jak będziesz świadkiem morderstwa. Tym razem nie byłaś. Jak się chcesz odwdzięczyć?
Lotta, co masz na myśli mówiąc, że chcesz się nam odwdzięczyć? No cóż, widzicie. Właściwie mam troszkę dla was informacji. Co? Ten von Karman nie chciał, żebym o tym mówiła. Jakie informacje? A teraz dochodzimy do sedna tego wszystkiego. Rozumiecie. Doszłam do wniosku, że może będziemy zdolni do małej wymiany. Wymiany? Myślałem, że miałaś się nam odwdzięczyć. Jasne. Proponuję małą wymianę, żeby się panu odwdzięczyć. No co? Informacje nie są tanie, mój przyjacielu. Hej. Widzicie, widzę, że myślicie teraz... O Boże, co za niewychowani ci południowcy teraz są w dzisiejszych czasach. To jest napisane na waszych twarzach. A więc pozwólcie, że wam powiem. Większość południowców są o wiele bardziej samolubni niż ty. Ja jestem po prostu wyjątkiem, okej? No, a więc, jak to będzie? Będziemy... No, mamy inter... Będziemy robić interes, czy nie? I co my zrobimy, Nick? Dear or Nordil, grasz, czy nie grasz? Gramy! Tak naprawdę nie mamy żadnych innych wskazówek, więc myślę, że nie mamy żadnego wyboru. Okej, jak dużo? Ha? Kompletnie zgłupiałeś? No, spadłeś z siodła, tak naprawdę tam było? Może jestem samolubna, ale nie będę robować biedaków. Ha? Jedyna sprawiedliwa wymiana za informację to informacja. Posłuchaj dobrze. To, co od ciebie potrzebuję, to informacje o Gordim. Wow. Gordim? Ale Gordi nie... To znaczy, Gordi może nie istnieć. A więc daj mi dowód, że on nie istnieje. Będę wszystko obserwowała z samochodu, okej? Jeżeli coś zobaczycie, to przyjdźcie do mnie jako pierwszy, okej? O, okej. Jasne. A więc zobaczymy się później. Okej, Nick, chodźmy zapolować. Polować? Nie masz poważnie na myśli... Gordi? Oczywiście, że mam. A co ze dwarfem? Szukamy Gordiego dla niego, Nick. Nie łapiesz? Okej. Jak dokładnie mamy znaleźć wymyślonego potwora? Może znajdziemy zaraz jakiegoś speca od potworów? Znam jednego speca od nieprawdopodobnych zdarzeń. Larego Batsa. O, trochę się na plaży zmieniło przez te 5 minut.